Dobra, to. Fikołeczek. Prawa zwłoka. Wędki. Weź to. Jakbyś mógł jeszcze to weź zanętę. Dobra. Zamknąłem auto? Tak, zamknąłem. Dobra. Ale zobacz. Zamknięte, zamknięte. I lecimy z tematem. I to mi się podoba, nie? Zobacz, piękna dzicz. Lubię taki plener. Te pokrzywy coś mi przypominają. Czuję, że przypominają ci ostatnio naszą misję, jak jechałem z batem na zewnątrz, za oknem i złamałem szczytówę. Bez kitu. Ej, pięknie tu jest. Jak fajnie. Głogowska Odra. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału i kliknięcia dzwoneczka. Dzięki temu będziecie dostawać powiadomienia o nowych filmach. Siemanko wszystkim z tej strony, Hunter Fishing, planer z wędką. Przyjechałem do Głogowa na rybki, spotkałem się z ziomeczkiem, z Czapajem. Siemanko, siema, pozdrawiam wszystkich. I będziemy atakować Odrę. Tak jak widzieliście, trochę żeśmy tutaj musieli dojść, jakieś 100 metrów przez chaszcze, ale mam nadzieję, że było warto. Tak jak widzicie, troszeczkę Odra opadła, z jakieś pół metra, może metr. Miejmy nadzieję, że to nie wpłynie na brania. I że coś połowimy. Mamy piękną pogodę, bo jest 26 stopni. Posiedzimy gdzieś do 21. Zakupiłem taką zanętę tutaj u nas w Głogowie. Gościu w sklepie powiedział, że jest jedna z lepszych, jeśli chodzi o rzekę Odrę. Tak jak widać, brzany na tą zanętę biorą. No ogólnie pochwalił ją. Mówił, że jest jedna z lepszych, 24 zł kosztowała. A my obadamy. Czy w ogóle jakieś branie na to zrobimy? Zobaczcie, jaka Odra jest czysta. Naprawdę, w szoku jestem.
nie ta Odra. No, Zaneta pięknie pachnie. Pierwszy raz ogólnie będę jej używał. Mistrzostwo świata. To nie jest rzeka. To zmienimy z 10 gram na 50. Mam nadzieję, że będzie ok. Będziemy łowić tradycyjnie na koszyk, bo jak na razie to nie mam pomysłu na nic innego. Rzucimy trupeczka świeżo złowionego. Tak, w tym miejsce. O, gdzieś tutaj. Niedaleko. O, super. Co? No, taka kurwa dolnica. Ukleję. No, ukleję, nie ukleję. No. Się chowa. No widzowie, siedzimy jakąś godzinkę nad wodą. Jak na razie udało nam się tylko złowić ukleje i to wszystko. Akurat tą ukleję żeśmy rzucili na trupka. A jeśli chodzi o białoryb z koszyka, na razie koszyki stoją jak zaczarowane. Zero kontaktu z rybą i z braniami. Ale nie ma co się dziwić, jest dopiero godzina chyba 18, jeszcze pełne słońce. Czekamy tak do godziny 20, może coś się zacznie dziać, jak to słońce będzie schodzić na dół. Dokładnie. Wybrać miejsce odpowiednie, wtedy mówiłem dopiero to. Czekać, nie? Ej, mamy ogólnie piękną pogodę, jest sympatycznie, przestało wiać, jest piękny zachód słońca. W sumie zobaczysz go na filmie. No elegancko, na pewno będę oglądał. Ale ryb i brań zero. Czekać. Czekać trzeba, no. O, no. Właśnie widzę bobra, bóbr płynie. Straszne są te bobry, kurde. No. I tłuką się niesamowicie. Ja ostatnio na Wiśle też kurwa bobra nagrywałem, też podeszła ten filmik. Normalnie kurwa, stałem od niego 2 metry, nie? Ale ten bób zważył ze 30 kilo. W ogóle się mnie nie bał. Za dużo ich jest, za dużo. No, dokładnie. Tyle dobrego, że ryb nie jedzą, ale poszą, wiesz? No, ale jest pięknie, naprawdę jest pięknie tutaj kurwa z tego razu. Przypominam stare dobre czasy, nie? Na to. No. I tak trzymać, stare dobre czasy, jak się uczyłeś łowić, nie? No, dokładnie. No, z tego wszystkiego, że nie ma brań z gruntu, to pomyślałem, że może troszeczkę blaszką, trójeczką, obrotówką porzucam i może coś się zawiesi. A jakieś drapieżniki tu chodzą. No i znów ktoś dzwoni. Dobra widzowie, mamy jakąś rybkę. Standardowo mały okoń. Z 17. Ale jest. Ręce fiszką będą śmierdzieć. Witam wszystkich serdecznie. Mamy kolejny dzień. Przyjechałem znów w to samo miejsce. Będę chodził i spinningował. Jak widzieliście, nie opłaca się w ogóle rozstawiać federów, bo ta białoryb w ogóle nie żeruje. Zacznę od takiej blaszki obrotóweczka numer 3. Ostatnio mi dała jednego okonia i jedna ryba mi się spięła. Z pół godzinki, 40 minut porzucam tym. A potem przerzucę się na coś większego. Na jakąś rybkę. Raczej spięłaś. Widzowie, mamy rybkę jakąś. Piękny okonek. Dobrze, że coś się dzieje w ogóle. Ładnie się wpiął. Dopóki słońce jest, to trzeba wykorzystać i
obrotóweczką porzucać. Może, dobra, wracaj do wody. Strasznie jest gorąco. Niby 20 godzina. Słoneczko już fajnie zachodzi, ale pot się ze mnie leje. Jednego konia mi się udało tutaj wydubać na tą blaszkę małą, trójeczkę. Akurat słońce już fajnie zachodzi, schowało się za drzewa, to powoli będzie można zakładać jakieś większe przynęty i na jakąś grubszą rybkę przeatakować. Jadę kawałek dalej z 200-300 metrów. Witam wszystkich w kolejnym trzecim dniu nad Odrą w Głogowie. Przyjechałem znów na spinning. Tym razem zaczniemy od zatoki. Za jakieś pół godzinki, 40 minut ma przyjechać mój koleżka, z którym się wychowałem. Praktycznie w jednym bloku z dzieciństwa, Bastek. Pokaże nam jakieś fajne tutaj miejscóweczki i spróbujemy coś połowić. Mamy pierwszą rybkę. Pierwszy rzut i jest. Patrz tu wody. Taki śledziok ze 40 cm. Powiem wam, dobrze się zaczęło. Pierwszy rzut, w sumie drugi. I szczupaczek się trafił. Zobaczymy, co dalej będzie. Jak widzicie, tu jest syf przy brzegu. Troszeczkę utrudnia nam to rzucanie, ale jakoś trzeba się sobie poradzić.
Tam po drugiej stronie jest fajnie do chodzenia. Tam by obrzucał chętnie. No, jak na razie jeden szczupaczek padł. Porzucałem chwilę z 5-10 minut. Oddałem kilkanaście rzutów. Na razie cisza. Tak sobie pomyślałem, że robi się już powoli ciemno. Jest jeszcze w miarę jasno. To sobie polatam troszeczkę. You, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. Dobra widzowie, nie wiem czy coś będzie widać, bo tu już jest coraz ciemniej. Będziemy schodzić tutaj po drabince. Tak to wygląda. Dobra, taki patencik Sebastian ma, żeby zejść tutaj, bo inaczej się nie da dojść. Z jednej strony rzeka i z drugiej strony rzeka. Lecimy z tematem. No. Kurwa, szlepisz mnie. Siemanko wszystkim. Dojechał do mnie koleżka i będziemy obławiać. Zaczynamy. No dobra, pierwsza rybka się trafiła, ubastka, jest to nieduży boleń. Mocno się wpiął. No i nie jest taki mały. Nie, no taka. Moreczka, bum. I do wody leci. I dobra, teraz u mnie się trafił bolek, taki nie za duży, a sandaczy jak nie ma, jak nie było, tak nie ma. Zaraz dałem to. Dobra widzowie, my tu już wracamy do domu, mamy godzinę 12,
udało się złowić to, co widzieliście. Dwa nieduże bolki, sandasz żaden nie siadł, ale może następnym razem coś siądzie.